Nazywam się Adam Izdebski, jestem profesorem ekologii człowieka i historii środowiskowej na Uniwersytecie Warszawskim. Chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć o ekscytującym projekcie badawczym, który właśnie został sfinansowany przez Komisję Europejską, przez Europejską Radę Badań Naukowych European Research Council. Projekt potrwa 6 lat. Jego realizacja rozpocznie się w połowie przyszłego roku. Uczestniczy w nim aż 10 instytucji z całej Europy i Stanów Zjednoczonych. 4 instytucje wiodące, jedną z nich jest Uniwersytet Warszawski, który będzie koordynatorem całego konsorcjum. Projekt nazywa się EuroPest. Jego celem jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ten sam wirus, ta sama bakteria, czyli ten sam patogen wywołuje zupełnie różne skutki biologiczne i społeczne, zależnie od kontekstu, w którym przebiega epidemia. To, co my zrobimy, to ogromnym zespole, w którym będą genetycy, klimatolodzy, archeologowie, historycy, ekolodzy i specjaliści od uczenia maszynowego, przebadamy ponad 50 epidemii, których Europa doświadczyła między czarną śmiercią a wynalezieniem szczepionki na ospę, czyli od późnego średniowiecza do początków uprzemysłowienia. I dla każdej z tych epidemii spróbujemy zbadać wszystko, nie tylko ich skutki, ale cały kontekst, od pogody po to, ile ludzi śpiewali w kościołach podczas nabożeństw i jakie czapki nosili na głowach. Cała ta ogromna wiedza następnie zostanie przeanalizowana z wykorzystaniem uczenia maszynowego, żeby stworzyć model, który umożliwi nam także w przyszłości przewidywanie tego, jak różne czynniki połączone razem mogą wpłynąć na przebieg pandemii. Więc chodzi zarówno o wyjaśnienie przeszłości, jak i stworzenie nowej teorii, nowych podstaw do tego, która będzie użyteczna dla przygotowania się do przyszłych pandemii.